No i mamy w pełni zimę. Muszę odwalić tę hałdę, bo mnie zasłania tam napaśnik ten wgląd. Trzeba się przejść kawałek. Mróz trzyma. Pół do 10 było minus 7, ale cały dzień jest minusowa temperatura, także w nocy będzie sporawy mróz. Ani jednej chmurki nigdzie nie widać. To przyciśnie solidnie dzisiaj. No, woda zamarzła. Woda zamarzła, to dość mocno to ciągnie. Jest raczej taki zamarznięty śnieg. Choć widać, że spora taka jest skorupa. Ale to z tego, że śnieg to napanął. Bardzo kruchy.
już zmarznięta część tego jeziorka. Napuszczałem tu trochę ryby. Ciekawe, czy przeżyją. Jak te kłusowniki nie wyłapią tego znowu. Wcześniej tu żeśmy napuszczali szczupaków 79, ale się kusole zwiedzieli, nie wytrzepali wszystko. Ale fakt, że szczupacze skało rosły piękne, niektóre nawet 8 kilo miały. O. Gdzieś tam sarenka albo koziołek szczeka. Ustawię tu kamerę, bo tu dużo ptaków przelatuje. A Tereska Zielonka znowu naprzysyłała mi tej karmy dla ptaków różnego rodzaju. I słonecznik łuskany, i niełuskany. I karma dla większych ptaków, dla mniejszych ptaków. Kilka worów tego. Kurczę, muszę chociaż filmik zrobić z tego. A tu jelenie, głównie łanie. Tak buszują każdej nocy. Tu kamerę stawiam. Że kotłują tu od czwartej już przychodzą. Do samego rana siedzą. No ale fakt, że jabłek im wyrzucam po dwa, no raz to trzy worki nawet wyrzuciłem. I rano jest czyściutko, nawet pestka nie zostaje. A teraz nastawimy na ptaszki. No to co ptaki nie zjedzą, to przyjdzie nocna zmiana i wyczyści tu do zera.